Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Wojtek, jest ze mną standardowo Agnieszka. Jestem! A to jest kolejny odcinek z Don't Starve Together intro. Po intrze. Tak, exactly. Moi drodzy, słuchajcie, pisaliście nam kilka komentarzy odnośnie tego, jak tam sytuacja ma z latem wyglądać, że generalnie potrzebujemy sporo nitra. No i dobrze by było chyba jeszcze jedną, tak mi się wydaje, tą maszynę zrobić. Więc kwestia jest taka. Wracamy do obozu. Aga zajmie się pozyskiwaniem patyków i trawy. Także do nas będziesz musiała ją tam zatargać gdzieś, ogarnąć tak, i posadzić. Się odróżnić, tak, 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 ja też, bo mamy pełne ekwipunki. A ja, słuchajcie, pójdę najprawdopodobniej kopać kamień i chyba złoto, więc pójdę w zupełnie tą drugą stronę mapy. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie, no. Aga, jesteśmy tu bezpieczni. Wziąłeś sobie czas stara swojego? Wzięłam. Dobrze. To jak tylko rzeczy? Dzień wstanie, to od razu lecimy do domu, bo mamy tą protekcję respa. Tak. Ja w ogóle coś w nim mam? Masz? Tak, średnio. Ten chester jest wielki. To jest. I ma sporo slotów. Dobra, idziemy do domu. Indeed. No indeed, indeed. Indeed, indeed. Także moi drodzy, my idziemy do domu, wam przypominam oczywiście o zostawieniu łapek, komentarzy, subskrypcji. Wpadajcie też na wszystkie socialki i Aga gdzie? Jop, na G2 też zapraszam. Się to zostawię. Dobra, to biesza mam. Pamiętaj tylko, żeby koło gęsia łosia, to tak szybko, szybko bokiem. Tak. A w ogóle tu drogą można byś mógł szybko pa. Tak, tak, o, tak, fajek, właśnie, właśnie idę drogą. No zobaczymy, jak nam pójdzie, jestem ciekaw, ale faktycznie musimy ogarnąć te rzeczy, o których pisaliście, więc będziemy się starać ogarnąć. Tyk, bierę. Nie widzę znacznika gęsia łosia. Może już oho! Jest? Obudził się. Także tak przejdź po prostu koło niego, nie powinien chyba nas zaatakować. Ja go jeszcze nie widzę. A on tam sypie. Dobra. Można by go w sumie tu nabawały w razie czego, ale... Patrz, gonią mnie dziady, no. A tu te bawoły? No, właśnie trzeba uważać. Chcę mnie nie zykać. Dobra, ale ja już dochodzę do obozu. No ja właśnie też tak ominęłam też i no proszę, to jakieś kanapeczki widzę zrobione. No tak, ładne, nie? Indeed. Samo się ciśnie na usta, nie? Tak, dobra, czekaj, teraz tak, ja tu wszystko pozostawiam na razie. Ja też zostawiam. Nie ma miejsca, w ogóle, o Jezu, gotować! A co, psuje się? Tak. Niemiło. Czekaj, jaja. Gdzie tu jest mięso? Dobra, do tej pierwszej ci wrzucę. Dobra, to ja też sobie tutaj podjem. Dobra. I też jakieś meatballsy będę musiał ogarnąć, żeby sobie przejść tam na górę. Tu się nieładnie psuje. Powiedz mi, czy ty wrzuciłaś części do tego? Jakie części? No z... te, co znalazłaś. Mhm, tak. Wrzuciłam. Dobra, czyli mamy dwa razy części. No tu teoretycznie są rzeczy. Dobra, i to było... Aha, jest. Czyli potrzebujemy dwa razy części, 15 lodu i dwie diody. Mhm. To wiesz co, ja może to już zrobię. Możesz. Żebyśmy mieli... Dobra, teoretycznie. Mózgu mam okej. Okay. Czemu nie mogę zrobić diod? Dopróżnić. Co tu jest potrzebne? A, to jest potrzebny kamień. Ja zostawiam rzeczki. A! O, dobra. A, dobra. Lodzika potrzebuję. Lód jest w lodówce, nie? Tak. Indeed. Prototype. Powiem ci, że tu może być... No, będzie trzeba chyba jeszcze jednego zdobyć. Dlaczego ja to wywaliłam? Dobra, na razie jest sprototypowane, więc mam to w ekwipunku. Mhm. Nie, to jest mój. Nie, to też nie mój. Daddy Chesta. Ej, gdzie jest mój, bo ja, on był pełny. O, dobra, to ten. Jeszcze meatballsy zjem. Czekaj, ja w ogóle muszę się ubrać w tą. W ogóle, ile my mamy nitra? To jest dobre pytanie. 20. Czyli nie mamy więcej.
te srany. Troszkę Lipton. No, a w ogóle możemy też się kiedyś przyjść do świniaka i mu dać prezenty. Możemy, ale wiesz co, czy to jest nam jakoś wybitnie potrzebne na chwilę obecną? No to ja teraz, wiesz co, idę właśnie kopać zaraz, więc ja tam nakopię tyle złota, że... O Boże, ale pizu. Prosto w nas. Dobra, to wiesz co, zrobimy tak. Ja chyba wezmę żarcie. I od razu chyba pójdę. Dobrze. Wezmę tylko jedzenie. Wezmę może coś jakieś na ognisko, chociaż to podstawowe logi i... gdzie są logi? Dobra, myślę, że wystarczy. My możemy na przykład się osuszyć szybko, czy nie? No tak nie bardzo bym powiedział. 46 no dobra. Tylko. Kurde. To ja lecę w takim razie, Aga. A ty wiesz, jakie masz zadanko? Tak, tak, tak. Jeszcze wrzucę ten i idę kopać. Very well. Tak, indeed. Dobra, jestem strasznie mokry, mam 50 mokrości. No ja też tak samo mam wysoko, to jest chora głowa. Tylko właściwie nie wiem, czy to moje pójście nie będzie niebezpieczne, bo we mnie piorun pierdyknie. A tak może się stać? O, jest możliwość. No to niemiło. No będzie niemiło. Wojtku, jak się brało połowę? Nie wiem, z kontrolem chyba się bierze, ale to nie połowę, chyba połowę się brało. Albo z shiftem? Kontrolem. Nie wiem. Ja nigdy nie pamiętam takich rzeczy. Ja właśnie też nie. No bier to. O, komary się widzę pobudziły. O, dobra. Ej, no mogłoby przestać padać. No, dobra, idę się puścić w teren. Naprawdę bym się nie obraził, tylko pamiętaj, że zaraz będzie noc. Mhm. Może sobie zrobię jeszcze jedną świeczkę. Oho. O, kupy też nam potrzebne, nie? Też. Pierdyku koło mnie. Ej, ale tu się biją te bawoły z tymi. No dobrze, dobrze, niech się biją. Ja ale tylko, hit? Ja mam tylko nadzieję, że się sporo uda tego zdobyć. Sporo kamienia, nitra i tej całej reszty, tak, którą potrzebujemy. Ja kupy też zbieram. Tylko, że kurde, ja się zaraz nawet będę... Nawet na mnie nie patrzą. Ja się będę musiał zaraz tu rozbić gdzieś. Czemu? No bo idzie noc. A moje sanity to jest tragedia. Ja mam dwa... O Boże, ja tak samo. Ja mam 81, więc wiesz... No niemiło. Dobra, myślę, że rozbiję się chyba tutaj. Dobra, ja tutaj bierę. Szkoda, że tu kwiatków żadnych nie ma. Aha, i jeszcze ten. Noc. Niemiło. Dobra, to ja muszę na chwilę wrócić do doma. Dobra, jeszcze mam 70 sekund ogniska. Jak te świeczki się szybko palą. Albo i nie. To jest hit? Najgorsze wiesz co jest to, że nic mi tu nie jest w stanie już za bardzo podnosić sanity. Jak coś to w tym są zielone zimno mi? Jak to? No kurde, puść to durniu! Kasło mi ognisko. Nie gij. O, come on! To była panika. Tak, zdecydowanie, bo zgasło mi ognisko. I to się jakoś... Aha, dobra, bo to jest czas taki... Okej, okay, dobra, to wszystko jasne. Dobra, Chester, masz to. Sobie zjem. A, rzecz bez... Ej, ja mam tutaj... Wiesz co, zaraz będą mnie gonić te... Ziomki? Duchy. Niemiło. Musisz, no. A kwiatki nie mógłbyś gdzieś pozbierać? No właśnie, zobaczę zaraz, czy tutaj gdzieś w okolicy są. Ale niestety chyba nie ma. Wojtku, ja na naszym miejscu zrobiłabym chociaż to jedno z tego oka, kuźwa, tego, bo to dość, że chroni przed tym, przed słońcem, to jeszcze przed deszczem. No niby tak. I nie musisz trzymać tego w łapce, tylko masz to na głowie. No i powiem ci tak, ja mam bardzo duży problem, bo tu nie ma grama kwiata, mam 78 stopni. To chodź spać do tego. Znaczy 78, ja muszę wrócić do domu. No musisz. O, come on. Niemiło. A to nie jest tak, że jak mi sanity zjedzie do zera. Chociaż wiesz co, czekaj. Tutaj są pszczoły obok, pójdę nazbierać kwiatków. O, tak. Dobra idea.
pod warunkiem, że zdążę, bo mam sanity po prostu leci w tak szybkim tempie, że to jest jakiś po prostu... Od mokrości. No zbieraj te kwiatki. Że mam 90 ten, niemiło. Dobra, już co tu... O Boże, tu są jeszcze te duże! O. Pszczoły! Hit. Dobra, ale ważne jest to, że sanity mi podskakuje, więc nie jest źle. Tylko, że ja jestem przemoczony. Mogłoby przestać padać. No właśnie. Naprawdę bym się nie obraził. W razie czego to będę w kółko kwioty żoru, jak będę umierał. Kwioty. Dobre kwioty nie są złe. Dobra. Tyk. Dobra, 105 sanity. Ale naprawdę mogłoby przestać padać, bo ja tu nic nie zbiorę. Ja na razie chodzę bez i zbieram trawę. I kwioty też bierę. Tak. No ja mam 104, dobra, pozyskałem sobie trochę sanity. To jest plus. Ale ja tu przyszedłem w innym tym. Celu. W innym celu. A na razie to kurde. Come on. No i zrobienie tak ogniska. Tak, zrobienie ogniska też mi nic nie da, bo się nie wysuszę. Dobra, łopata przecież mi się skończyła. A może wiesz co? Czekaj, a zróbmy tak. Jak sobie na przykład podpalę tutaj. No niestety. Dobra, będzie mi cieplej, ale to mnie nie osusza. No i co my mamy teraz zrobić? Bo to jest chyba, wiesz co? W chwili obecnej to jest chyba bezsensowne w ogóle robienie, żebym ja tutaj był, jeżeli pada. No tak. Bo po pierwsze ja się nie wysuszę. Nie ma takiej opcji nawet. A po drugie będzie lipa. Więc ja wracam do domu niestety. Także świetnie. O, aha, no dobra. Okej. Okay. Przestało padać. O! Patrz! Widzisz, trzeba pomarudzić. Co za gówno. Co za gówno. Dobra, ja niestety. Czy ja mogę. Dobra, o, czy ja mam. Czy... Spać, zaraz, ja czy tu jest gdzieś jakaś trawa? Oczywiście nie ma żadnej trawy w okolicy. A ty nie wziąłeś trawy ze sobą? Wziąłem trochę, ale wiesz, tę część przepaliłem trochę w tym. Musiałem ja coś wrzucić. To jest przesrane. Ale ja chyba podpalę drzewo, żeby się szybciej wysuszyć. O, no, można też. Bo to nie będzie miłe. No, podpalaj. O, jak zajebiście spada w dół. Ja mam 16 namoczenia. Nie, ale właściwie jak pada, to jest nowy, przesrane, szczerze mówiąc. Nowy wianek sobie zrobię. Pamiętasz, gdzie był, w jakiej kategorii był ten wianek? Nie, ale to był jak na Garland? To się też nie mogłam znaleźć. Nowy. Dobra, jestem wysuszony. To mogę kopać. Tylko, że dalej mi dlaczego mi to sanity tak szybko spada? Nie wiem. Dobra, teoretycznie już się naspałam. Wychodź. Jedz. Zrób łopatę. Zrobił łopatę? No, plus jest taki, że patyki wziąłem, to będę mógł sobie wytworzyć w razie czego kill off. To jest w ogóle, jak już mówiłem wcześniej, bardzo dużo tych złota, więc może wiesz co, ja się skupię bardziej na tych złotych. No. To będziemy mogli sobie porobić złote narzędzia. Złote narzędzia? Tak. Są wytrzymalsze niż te podstawowe, tylko zastanawiam się, czy z tego nitro wypada. Okej. Okay. Ale na razie mi nic nie wypada. Jezu, ile tu jest pająków. W ogóle mi się zepsuł wianek właśnie. No to nie ja nie wiem, czy ja sobie to pokopię. Czemu? Bo jest cholerę pająków. Wiesz co, jeżeli chodzi o wianek, to tam pamiętaj, że mamy tego moda z tymi. Tymi? Z kwiatkami tam po lewej stronie na górze, a, po prawej na górze. Sam. Więc możesz sobie, wiesz, zebrać, nie? Dobra, mam wianeczek.
Pająki, możecie zostawić mojego Chestera w spokoju? Co on wam zrobił? I czaj, że ten, że dalej spada. Nie jestem mokra ani nic, ale mnie też spada. Czemu? Pająki, wąt do piekła. Dobra, ja bierę. Dobra, wiesz co, nitro chyba wypada tylko i wyłącznie z tych zwykłych. O nie, gonią mnie nietopery. Chciałam powiedzieć wampiry. Wampiry. Wydupiać ode mnie. Czekaj, dopiero 7 nitra tylko uzbieraliśmy. No ale słuchajcie, powinniśmy zdążyć. Zostało nam 10 dni. Więc słuchajcie, w razie jeżeli coś by się nam stało, to wiecie, zawsze możemy spróbować po prostu na nowo. Już bardziej doświadczeni po tych wszystkich zmianach, jakie tutaj Dawnstraff nam zaserwował. Może innymi postaciami nawet, bo... Bo na mnie wszyscy krzyczą, że ja nie ćwiczę. Bo Agnieszce się nie chce ćwiczyć. No nie. Dobra, no i muszę pochodnie ogarnąć, ale tutaj chyba sobie akurat drzewka podpalę. Kurde, szkoda, że tak mało nakopałem, no. Wojtku, stolik będzie mnie gonił. No nie gadaj, że poddałaś się tak bliziutko. Ja nie wiedziałam, że to tam jest, bo się ściemniło. A co on robi w ogóle? Jeszcze nie wiem. Aha. Followujemy, no. Follow. Dobra, jako po ciemnemu to ja zbieram rzeczy. No ja niestety nic nie zrobię, ale my i tak będziemy kończyć odcineczek. Za chwilę. Więc słuchajcie, my wam dziękujemy za dzisiaj. Ja raczej chyba wrócę do obozu, bo źle to widzę bardzo. Największym minusem jest to, że nie mamy za bardzo kamieni blisko nas, więc ewentualnie można by chyba wrócę tam, gdzie my zbraliśmy te rzeczy. O Jezus, co? Drzewo mi zgasło. Nie strasz. Palam nowe. Także wrócę chyba tam, gdzie szukaliśmy części, więc może jeszcze jakieś części nawet wpadną. Także moi drodzy, my wam za dzisiaj dziękujemy. Była ze mną oczywiście Agnieszka. No i słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Także trzymajcie się, cześć i pa! Pa. Pa.